Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora Train Sim World 2. W dzisiejszym odcinku pojedziemy trasę Y103 dostawa na zachód. Umiem grupę wagonów za Q640 oczekującym na bocznicę. Czas misji około 35 minut. Jeszcze w deszczu do tego. Cóż, bez zbędnego przedłużenia zacznijmy. Mamy sprzęgnąć 11 wagonów. Procedura naruszenia jest identyczna jak ostatnio. Nic się tutaj w tym względzie nie zmieniło. Mamy dwie lokomotywy, też te same jak ostatnio. I jedziemy. Prędkość maksymalna 15 km na godzinę, też jak ostatnio. Skąd my mamy wziąć te 15 wagonów? Tutaj. Tutaj i tutaj. Dobrze, więc jedziemy. Wycieraczki. Wycieraczki. Gdzie był ten klawisz od tych wycieraczek? To mam ręcznie te wycieraczki i mam. Nie, to jest przesadne. Gdzieś tu powinno być takie pokrętło od tych wycieraczek. Gdzie ono jest? No właśnie, tu jest. Tylko jeszcze odpowiednimi wycieraczkami trzeba się posługiwać. Dobrze, dojeżdżamy sobie pomału do wagoników. Wagony sprzęgnięte, więc z tej strony lokomotywę gasimy, bierzemy sobie dźwignię, wyłączamy, a zawór jeden, zawór drugi, tego zaworu w sumie nie trzeba i kierujemy się w stronę wskaźnika, drodzy Państwo. Trzeba wyjść niestety na ten deszcz, to mi się nie za bardzo podoba. Przejść tutaj do lokomotywy. Po tych lokomotywach dobrze widać, że wszystko jest mokre. A jednak z tej strony były drzwi, więc niepotrzebnie przechodzimy. Wkładamy wajchę, ustawiamy reflektory, zawór towarowy i rozumiemy. Mamy całe 11 wagonów, drodzy Państwo. To jest jednak kawałek składu. Zdajemy moc na dwójeczkę. Chwilę nawinamy, ile dajemy radę. Wszystkich na pewno nie napniemy, damy moc na trójeczkę. Też napinamy, ile dajemy radę. Też wszystkich nie damy rady. Dajemy moc na czwóreczkę. Też dajemy radę, ile damy radę. Na piąteczkę i napinamy dalej. Mamy tu poślizgu, więc delikatnie z mocą opanowujemy. Możemy lekko piaskiem też podsypać. Dobrze, wystarczy.
Dobra, wiecie, raczej trzeba dać, tak delikatnie otworzyć. Dobrze, i zwolniliśmy moc. Jedziemy, jedziemy, jedziemy na skraśnika. Mamy się tu zatrzymać. I zaraz będziemy jechać w drugą stronę. Należy brać poprawkę na to, że pada deszcz, więc ile nam zajmie to hamowanie. Myślałem, że to wystarczy. Dobra, stoimy i kieruj się w stronę skraśnika, który jest z tyłu. Nie wiem, ale tam mamy się zatrzymać. Mamy się zatrzymać na torze wyżej. Dobrze, więc jedziemy wyżej. Teraz tak, tu mamy pojechać. Tak, tak. Tak. Tak, tak. Tak i... Tak i wjedziemy na odpowiedni tor. Dobrze. Kuduję z górki w tą stronę, więc... delikatnie mocy. Balony się napinają. Dobrze, setupujemy sobie hamulec dynamiczny. Otrzymujemy prędkość. Dzięki. Mieli się zatrzymać za chwilę. Mieli przejechać przez jakąś lokalizację.
teraz rozłączyć 11 wagonów. Super. No co, idź, idź, idź. Idź, bo deszcz pada, idź, idź. Trzeba hamulec zaciągnąć. Jak to ja zawsze robię, zaciągamy hamulec. Dopiero odpinamy sprzęt. Mamy wejście z dobrej strony nawet. Mamy tędy wejść. No dobrze. Kieruj się w stronę wskaźnika. Wiesz co zrobimy już. Proszę bardzo. Jedziemy. A mam się tam zatrzymać. Jeszcze hamulec trzeba zwalić. Właśnie. Czyli nie będziemy musieli jechać nie wiadomo jak daleko. Tego co widzę tym razem. Wystarczy tylko do tego wskaźnika. I przez lokalizację Zemberland. Rozrządowa tor 7. Gdzie jest tor 7? A tor 7 jest po prostu niżej. Tu mamy oświetlenia tylne jazdy. A zamiast to się załączyć tej lokomotywie, to się załączy tam. A w tej lokomotywie też się dołączy. Dobrze. Przodu możemy być przyciemniony. O, w ogóle wyłączmy ten. Ale ta ma pionowe światło, a to z tyłu ma poziomy światło. Ciekawe. Teraz będę miał się podpiąć od tyłu do tej wagonu, z tyłu przywiozu. No już rozumiem. Chyba tą misję. Ale to tak chyba rozumiem. I kieruję się w stronę wskaźnika. Wskaźnik jest dobrze ustawiony. Tam mam się zatrzymać. Może jeszcze pojedzie, żeby nie miał naprawdę podpięć twarz. Jak
chwilę, gdy o tym hamulec tam odpędź w tym ostatnim wagonie, to będzie kolej do wygania prawdy między państwem. No i cóż, chciała mi się go zaciągnąć. Teraz będzie mi się musiało w cień go luzować. No cóż, tak to jednak powinno wyglądać. No, 11 wagon. Sprzęgli. Dobrze, i teraz reflektory z przodu, a z tyłu dajemy na wyłączone. Dosyć duży spadek z tej strony. Tak się patrząc. Dobrze, trzeba będzie jednak tam biec. No cóż. No trzeba biec. No cóż. Już ja mogę na to poradzić. Drodzy Państwo, wysiadamy. Zabieramy co nasze. Na chwilę damy, żeby się delikatnie nabył, no generator wyłączamy i lecimy, drodzy Państwo, odhamować ostatni wagon. Nie chciał jednak jechać z włączonym hamulcem ręcznym. A, jeszcze z tej strony, super. Po co ja tak daleko biegnę w takim razie? I lecimy. Lecimy, lecimy do lokomotywek. To też są zablokowane, też zablokowane. Nie dowiemy się, co jest w środku. I byśmy się dowiedzieli, ale mi się nie chce już tam wejść. Dobra, wchodź tam. Czasu nie ma. Się zatrzymać w jakiejś tu lokalizacji. W której? Czyli tak jak jechałem, trzeba jechać. Jechać i się po prostu zatrzymać. Dobrze. A jeszcze generator pola właśnie. Napinanie wagonów. To co chyba najbardziej lubię.
Napinaj. Dobra, już delikatnie ruszył, to już teraz płynie. Najważniejsze, że ruszy. Jak już ruszy, to już idzie. A nie, ten zawór, ten delikatny odkręt, bo to jednak... Jednak się przydaje czasami. Tu będzie pod górę, więc nie ma co tutaj z mocy odpuszczać. Cały czas pod górę. Ja widzę, że lokomotywka swoje daje radę uciągnąć. Teraz lekka gorzej hamowanie poszło. Sprzęt do składu 34 wagony. Nie, nie, nie z tym. Nie są te 34 wagony. Ojej, to aż taki kawał, mam pamiętać. No bo tam jest... A. Ja mam do tyłu jakiegoś pociągu. To podpiąć wagon. To jest dobrze, to jest dobrze, to jest dobrze. I tu już wszystko powinno być w porządku. Dobra. A, jeszcze hamulec trzeba zwolnić. Tu chyba jest teraz rurki, ja ci... To jest dwójki szarpo, odpowiednio. Dajemy na ustawiony, żeby już tam się ustawiał odpowiednio. Będziemy musieli z niego skorzystać na pewno. No, no już nawet teraz jest przydatny. To mi pokazuje pochyłość lokomotywy. Pochyłość. No. Wagony tam trochę chodszy i pojechały w dół niż lokomotywa. Dobra. Tu już będziemy się posiłkować mocą.
Widzę już chyba robione. Lokomotyw wyprzedł. Jak mi się wydaje. Też nie chcę mnie przywalić. Bo to nie o to chodzi. Chociaż myślę, że nic by się tu nie stało. Bo w tym grze chyba nie można wykoleić pociągu. Ale jednak zachowajmy pewne rea. Zaczniemy hamować, a moc zabiera niż to. Tak, on nie będzie dał rady zachować. Automatycznie. A póki co ten dynamiczny wystarczy. Czemu w tamtą stronę? Nie w tamtą. No dobrze. A się nie sprzęgnę, ja nie mogę. No dajesz, dajesz, dajesz. To jest. Co tu się wydarzyło? Czemu to się nie chce sprzęgnąć? To za słabo, czy co? Trochę ostrzej. Jajka. Trzeba iść, zobaczyć co się stało. Się nie chcę połączyć. Czy ja coś nie tak zrobiłem? Nie, chyba wszystko w porządku. Lokomotywa jedzie, no to po drugiej stronie. Wajchuj, tam robimy wajchuj. Udało się. 10, 5. No i teraz mam rozłączyć 45 lat. Tam chyba jest lokomotywa, nie? Tam się stoi. To ona myślę, że zahamuje te wszystkie programy, więc nie będziemy tu zaciągać hamulca ręcznego w nich. Rozłączymy po prostu je wszystkie.
Northumberland, zachód tora obwodnicy. Czyli tam skąd przyjechałem, rozumiem. A ile nam tu jeszcze zostało? A jedź. Rozrządową, po tę stronę skrzyżnika. Lekko przyspieszył, ale nie chcę dostać czasami srebrnego medalu zamiast złotego. To taką drobnostkę czasami. Zostało nam tylko 200 jardów. Więc pomału sobie hamujemy. Teraz będziemy przechodzić do drugiej drogi. Może mi się jeszcze zatrzymać. Czyżbym miał mieć aż takiego pecha? Jeszcze lepiej. Skrzyżowanie otwarte i chciał tu przejść. No dobrze. Jak teraz możemy przechodzić też super sprawę. Siadaj w tym fotelu, zamykli też. Włączaj światła, włączaj generator, dawaj. O, tam dźwignie. Dawaj to i lecimy. Jest to Northumberland Tor 8. Dobrze, tutaj.
lecimy. Jedziemy przez. Już normalnie się przyzwyczaiłem tutaj. No i misja miała być na 35 minut. Ja oczywiście, że ją przeciągnę. No i już przekroczyłem prędkość super. Już przekroczyłem, już przekroczyłem. Parę punktów mniej. Dobra, już teraz jedziemy uważnie. Już teraz jedziemy uważnie. Oczywiście na tej stacji rozrządowej się nie musimy zatrzymywać. Tylko żebyśmy tu mieli odpowiednią ustawioną trasę. Porządku, w porządku, w porządku. Dobrze jest. Wszystko się zgadza. Jaki mamy medalik? Złoty. Więc tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa, pa.